Witam wszystkich serdecznie zgromadzonych odbiornikach i tych, którzy tutaj przede mną siedzą. Cieszę się, że chociaż w taki sposób możemy się spotkać i dzielić Słowem Bożym, które dla nas jest pokarmem i dzięki któremu możemy wzrastać, które prowadzi nas właściwą drogą. Na wstępie chciałbym małe sprostowanie i przeprosiny. Ja podałem bratu Tomkowi 18 rozdział Łukasza, 17 rozdział oczywiście, druga połowa tego rozdziału. Chciałbym przeczytać dzisiaj fragment, ale tak właściwie to chciałbym się skupić na jednym fragmencie, na jednym wierszu z tego fragmentu krótkiego, który przeczytam. Będziemy czytali z 17 rozdziału Ewangelii Łukasza od 26 wiersza do 33. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Może ten fragment, oczywiście cały ten, ta druga połowa rozdziału jest bardzo ciekawa. Pan Jezus wygłasza swoje mowy eschatologiczne i przygotowuje uczniów, ale nie tylko, bo również rozmawiał z faryzeuszami, przygotowuje ludzi na wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości, które będą miały miejsce, kiedy ponownie pojawi się na ziemi. I pokazuje w tym fragmencie bardzo ważną rzecz. Pokazuje to, że świat się nie zmienia. Świat pozostaje taki sam. Daję tutaj przykład Noego, który był bardzo, bardzo dawno temu. Potem daję przykład Sodomy, która była wiele wieków później. I potem mówi, że tak samo będzie, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Świat się nie zmienia. Świat jest taki sam. Ponieważ ten, który rządzi w tym świecie obecnie, również się nie zmienia. I on cały czas ludzi namawia do grzechu, ale również zmusza do czynienia woli swojej, jak to jest powiedziane w Nowym Testamencie. To, co Pan Jezus powiedział tutaj, to jest bardzo ważne, ponieważ z tego możemy się czegoś nauczyć, możemy wyciągnąć pewne wnioski. I ja chciałbym skupić się dzisiaj na jednym krótkim wersecie. Otóż w całym tym fragmencie Pan Jezus daje jedno polecenie. 32 wiersz. Wspomnijcie żonę Lota. Historia Sodomy i Gomory opisana jest w 19 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tam troszkę możemy dowiedzieć się na temat tego, jakie wydarzenia miały wtedy miejsce. W dzisiejszych czasach uczeni nawet nie do końca są zgodni, gdzie te miasta były, ponieważ te miasta zostały przez Boga zniszczone. Najprawdopodobniej dzisiaj znajdują się na dnie Morza Martwego, ponieważ pewnego dnia przyszedł sąd i Pan Bóg zniszczył te miasta, tak jak zapowiadał. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zwrócili naszą uwagę na żonę Lota. Żona Lota trafiła do rodziny Abrahama. Żona Lota trafiła do tej rodziny za pośrednictwem bratanka Abrahama, Lota. Ona wyszła za niego za mąż. Ale tak naprawdę nigdy nie stała się częścią tej rodziny. Nigdy nie stała się częścią tej rodziny, dla której były obietnice. Ponieważ po to, żeby korzystać z tych Bożych obietnic, trzeba się urodzić do Bożego Królestwa. Pan Jezus troszkę wcześniej mówił o tym królestwie, które nadchodzi.
i pokazał najpierw, że to nie będzie jakieś spektakularne wydarzenie, że to królestwo właściwie jest między ludźmi i ludzie tego nie poznali. Sam król stał przed nimi i ludzie go nie poznali. I jest napisane, bo gdyby go poznali, to nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Ale ludzie nie poznali Pana Jezusa. Ludzie nie poznali, że On jest tym królem, który w ostateczności będzie rządził. Chcemy przyjrzeć się tej kobiecie. Niewiele o niej w Słowie Bożym jest napisane. W 19 rozdziale jest wzmianka i jeszcze na kilku innych miejscach Starego Testamentu oraz w Nowym Testamencie możemy o tym przeczytać. Ale chciałbym, żebyśmy wyciągnęli pewne wnioski z tego, co dowiemy się o tej kobiecie. Ta kobieta korzystała z wielu przywilejów. Pan Bóg dał jej wielki przywilej, ponieważ trafiła do rodziny Abrahama i trafiła na wspaniałego męża. Wiecie o tym, że Lot był wspaniałym człowiekiem? Dowiadujemy się o tym w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, w 7 i 8 wierszu czytamy tak, że Pan Bóg wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Ona miała znakomitego męża, ale to jej nic nie pomogło. Możesz mieć doskonałego męża, możesz mieć wierzącą żonę, wierzącego męża, wierzące dzieci, wierzących rodziców i może ci to nic nie pomóc. Pan Jezus Żydom powiedział, myślicie, że jak waszym ojcem był Abraham, to już wszystko? Trzeba spełniać uczynki Abrahama. Jeżeli wejdziemy do tej rodziny, to musimy żyć Bożym życiem. I ta kobieta tego nie miała. Ona miała znakomitego męża, ale to nie wystarczyło. To był wielki przywilej mieć sprawiedliwego człowieka za męża. Człowiek, który patrzył na to, co działo się w Sodomie i trapił się tym. W dzisiejszym wieku niewielu jest wierzących ludzi, którzy trapią się tym, co się dzieje w świecie. Tego się nie da zmienić. My tego świata nie naprawimy. My jedynie możemy głosić królestwo. Ale tak samo jak Lot nie potrafił zmienić tego miasta, ale on się tym przejmował. On był tym przejęty. On się troszczył o to. I takim był człowiekiem. I żona miała właśnie, żona jego miała takiego właśnie męża, żona Lota. Do jej bliskich krewnych, tak jak powiedziałem, należeli Abraham i Sara. To byli ludzie, którzy byli obdarzeni szczególnym Bożym błogosławieństwem. Cały świat dzisiaj korzysta z tego błogosławieństwa. Pan Bóg powiedział, będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Również w wieczności będziemy korzystali z błogosławieństwa, które Pan Bóg udzielił Lotowi. Ponieważ to błogosławieństwo rozciąga się na całą wieczność. Ponieważ przez to błogosławieństwo otrzymaliśmy Pana Jezusa Chrystusa, Jego potomka. I do takiej właśnie rodziny weszła ta kobieta. Abraham należał do Bożych przyjaciół. Pamiętamy wydarzenia, kiedy Pan Bóg rozmawiał z Abrahamem. Kiedy Pan Bóg miał zamiar wykonać sąd nad Sodomą, to powiedział o tym Abrahamowi. Powiedział mu o tym, co zamierza zrobić. I to był człowiek, który rozmawiał z Bogiem, który otrzymał wspaniałe obietnice. W 19 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie opisane są wydarzenia związane ze zniszczeniem Sodomy, czytamy w pierwszym wierszu i dalej takie słowa. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi i rzekł. Proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli, będziemy nocowali na dworze. Lecz on bardzo nalegał na nich. Wstąpili więc do niego i weszli do domu jego. A on wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Zobaczcie, do domu Lota przyszli aniołowie.
i żona Lota siedziała z nimi przy stole. Oni wyprawili im ucztę. Niewątpliwie ona brała udział w przygotowaniach tej uczty. Jedli to, co było przygotowane. To był jej wielki przywilej. Oni nie tylko jedli w jej domu, oni również rozmawiali z nimi i zdradzili im Boże plany. I w następnych wierszach czytamy, że oni im te Boże plany zdradzili co do zniszczenia Sodomy i ponaglali ich do tego, aby wyszli z tego miasta, ponieważ groziło im wielkie niebezpieczeństwo. I w 15 wierszu tego 19 rozdziału czytamy, a gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota mówiąc, wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, abyś nie zginął wskutek winy tego miasta. Pan Bóg koniecznie chciał uratować tą rodzinę. Pamiętamy targi Abrahama z Panem, kiedy Pan Bóg zdradził mu to, że chce zniszczyć Sodomę, to Abraham wstawiał się za tym miastem. Panie, tam będzie 50 sprawiedliwych. Ale potem szybko się zreflektował i mówi, może 5 braknie. Ale potem mówi, no może jeszcze następnych 5 braknie, może będzie 40. A potem mówi, może 30. I wiemy, że skończyło się na 10. Ale tam nie było 10 sprawiedliwych. W całym mieście nie było 10 sprawiedliwych ludzi, ze względu których Pan Bóg nie zniszczyłby tego miasta. To jest wielki przykład i wielkie ostrzeżenie dla nas. Żyjemy dzisiaj w czasach Sodomy. I to nie ulega wątpliwości. To, co się dzieje dzisiaj za naszymi oknami, to jest czysta Sodoma. Ludzie poszli tą drogą i nie zważają na Boże Słowo. Dzisiaj już zresztą słyszeliśmy o tym. Ludzie opowiadają się za śmiercią. Ludzie są po stronie śmierci. Nie chcą życia. Wiecie, kiedy czytamy w Słowie Bożym, to czytamy, Piotr powiedział takie słowa, zabiliście sprawcę życia. Ten świat zawsze był przeciwko Bożemu życiu. I kiedy na ziemi pojawił się Pan Jezus, sprawca i dawca życia, to oni go zabili. Takie mamy dzisiaj również czasy. I nic się nie zmieniło. Pan Jezus to powiedział. Za dni Noego, za dni Sodomy i Lota i za dni, kiedy przyjdzie Pan Jezus. To będzie dokładnie tak samo. Tylko wiecie, jest pewien postęp. Kiedy czytamy ten fragment, gdzie Pan Jezus mówi o dniach Lota, o dniach Noego, to co oni tam robili? Oni jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili. Czyli prowadzili proste życie. Zajmowali się tylko tym, co im było konieczne do życia. Ale kiedy czytamy o dniach Lota, to widzimy już rozwój. Widzimy już rozwój cywilizacji, tak zwanej cywilizacji, postęp. Bo oni nie tylko jedli i pili, ale oni również kupowali, sprzedawali, szczepili albo sadzili, różne są tłumaczenia, i budowali. Czyli zajmowali się już rzeczami, które miały spowodować, że ich życie będzie łatwe i przyjemne tutaj na tej ziemi bez Boga. Nastąpił rozwój tej cywilizacji, ale to była cywilizacja, która odrzuciła Boga. I dzisiaj dzieje się dokładnie to samo. Ludzie odrzucają dzisiaj Boga. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy z kimś i mówimy, że Pan Bóg krzywo patrzy na to, co się dzieje, to ludzie się z nas śmieją. Ponieważ ludzie odrzucili Boga ze swojego życia. I dokładnie to samo było w Sodomie i dokładnie to samo jest dzisiaj. I teraz co się wydarzyło? Żona Lota. Wracamy do tej kobiety. Żona Lota, w 16 wierszu czytamy, że gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić. I wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. Ta kobieta nie tylko w swoim domu gościła aniołów. Ona nie tylko zrobiła im ucztę. Ona nie tylko z nimi rozmawiała i dowiedziała się, jakie są Boże plany.
Ale Pan Bóg na siłę chciał ją uratować. I czytamy tutaj ewenement w skali biblijnej. Ja nie wiem, czy gdzieś jeszcze jest napisane, że ktoś był prowadzony za rękę przez aniołów. Że kogoś aniołowie wyciągnęli ze zginienia. Czytamy o Piotrze, który został wyprowadzony z więzienia, ale on szedł za aniołem. A tutaj czytamy, że oni wzięli ich za ręce i po prostu wyciągnęli z tego miasta. Pan Bóg chciał ich uratować. Ta kobieta już raz była uratowana. Nie wiem, czy pamiętacie wydarzenia, 14 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy Kedorlaomer i inni królowie wystąpili na drogę wojenną z Sodomą i okolicznymi miastami i wzięli do niewoli wszystkie kobiety i cały dobytek. I kiedy Abraham się o tym dowiedział, to uzbroił swoich sług i ich odbił. I uwolnił ich. I mogli wrócić do domów swoich. Ta kobieta już raz tego doświadczyła. Raz doświadczyła wspaniałego ratunku. Ona już raz ze względu na Lota została uratowana. I nie wyciągnęła z tego żadnych wniosków. Niczego nie wzięła sobie do serca. I teraz co się dzieje dalej? Gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden, ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. A co zrobiła żona Lota? Żona Lota zrobiła to, o czym Pan Jezus tutaj mówi, aby nie wracać, aby się nie wracać. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a życzy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. Kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca. I po tym jest ten fragment, wspomnijcie żonę Lota. Jeżeli jesteś przywiązany do swoich materialnych spraw i materialnych dóbr i wszystkiego tego, co tutaj jest na ziemi, bardziej niż do Bożego zbawienia, które On tobie oferuje, to zginiesz. Jeżeli przedkładasz ponad wszystko to, co masz, albo to, co mógłbyś mieć, albo to, kim jesteś, to cię nikt nie uratuje. Nawet aniołowie, którzy wyprowadzili żonę Lota, nie dali rady jej uratować. Bo co ona zrobiła? Ona się odwróciła. Dla niej było ważne to, co ona tam zostawiła. I miała do wyboru albo się uratować, albo wrócić. I ona wróciła. Ona obejrzała się z powrotem. A ktoś by mu powiedział, no to cóż takiego? Cóż ona takiego zrobiła? No obejrzała się. No chciała zobaczyć, co tam się dzieje, tak? A co powiedzieli aniołowie? Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się. Tutaj widzimy nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo to jest pierwszy grzech, który wszedł na świat. Ludzie stali się nieposłuszni Bogu. Nie posłuchali Jego słowa. A jak Pan Bóg traktuje nieposłuszeństwo? Otwórzmy sobie pierwszą księgę Samuela, 15 rozdział, 23 wiersz. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, 23 wiersz. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Zobaczmy. To nie jest jakieś tam zwykłe nieposłuszeństwo. To nie jest jakieś tam zwykłe, a to nic się nie stało. Nie. Jeżeli jesteśmy nieposłuszni Bożemu Słowu, jeżeli jesteśmy nieposłuszni Bożym nakazom, to właśnie Pan Bóg tak nas widzi. A jest napisane, że czarownicy i bałwochwalcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie ma takiej możliwości, aby się tam dostali. Tak samo jak nie było możliwości, aby uratowana została żona Lota. Ponieważ ona była nieposłuszna. Nieposłuszeństwo to grzech, który idzie w parze z niewiarą. Tam, gdzie jest wiara, tam mamy do czynienia z posłuszeństwem. Bo ci, którzy są posłuszni, czynią to, co Pan Bóg im mówi. A ci, którzy są nieposłuszni, to ten grzech idzie w parze z ich niewiarą.
w parze z niewiarą również idzie jeszcze jedna rzecz, która nas gubi. Wiecie jaka? Pan Jezus kilkakrotnie powiedział, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Kiedy tracimy wiarę, zaczynamy się bać. I tutaj przykładem, który nam to obrazuje, kiedy zaczynamy się bać, jest Piotr, który wyszedł z łodzi i szedł po wodzie do Pana Jezusa, tak? I on szedł do Pana Jezusa do kiedy? Dopóki się nie zaczął rozglądać wokoło. Kiedy zaczął się patrzeć na to, co się dzieje wokoło, to co zobaczył? Wiecie, on nie zobaczył gładkiej tafli jeziora, tylko zobaczył wichurę i nawałnicę. Tak się dzieje wokół nas. Taki jest dzisiejszy świat. Wiecie, my nie żyjemy w jakimś zakątku spokojnym, ale żyjemy w świecie, który jest targany burzami i nawałnicami. Zresztą Słowo Boże to przewidziało. I Piotr zaczyna tonąć, kiedy widzi, co się dzieje i tego się wystraszył. Stracił z oczu Pana Jezusa. Kiedy stracimy z oczu Pana Jezusa, to utoniemy. Kiedy stracimy z oczu Boże Słowo, to zginiemy. I nie będzie dla nas ratunku. Tak samo, jak nie było ratunku dla żony Lota. Tak jak powiedziałem, często mówi się o wierze, ale rzadko mówi się o posłuszeństwie. Ale tych rzeczy nie da się od siebie rozdzielić. Nie można wierzyć w Boga i być nieposłusznym Jego słowu. Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, będzie miał żywot. Ale kto nie słucha Syna, nie ujrzy żywota. Nie, tam nie jest powiedziane, kto nie wierzy. Kto nie słucha, bo to jest równoważne. Jeżeli nie wierzysz, nie słuchasz. I jeżeli ktoś deklaruje nam, że wierzy w Boga, ale nie słucha tego, co Pan Bóg w Słowie Bożym mówi, to on w Niego nie wierzy. A tak jak powiedziałem, do Królestwa Bożego nie wejdzie nic nieczystego. Ani czarownicy, ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani ci, którzy kłamią. Jest wiele, wiele takich napomnień, które mówią o tym, kto się tam nie dostanie. Aniołowie powiedzieli do tej rodziny, chrońcie się, ale ona nie wierzyła, że tak piękny kraj może zostać zniszczony. Ludzie dzisiaj się śmieją z nas, kiedy mówimy, że będzie koniec świata. Oczywiście my nie wiemy, kiedy to będzie, ale to niewątpliwie nastąpi, bo Słowo Boże o tym nam mówi. I ludzie mówią, no jak? To jest niemożliwe, żeby taką piękną ziemię Pan Bóg zniszczył. Przecież Pan Bóg to stworzył. Tak, ale Słowo Boże nam mówi, że Pan Bóg to, co stworzył, to potrafi również zniszczyć. I jest napisane, że ta ziemia zachowana już nie dla wody, ale dla ognia. Chrońcie się, ale ona nie wierzyła. To samo było z zięciami przyszłymi Lota. Lot poszedł ostrzec ich. Lot poszedł powiedzieć im, słuchajcie, uciekajcie z tego miasta, bo jutro to miasto zostanie zniszczone. A oni się z niego śmiali i mówili, że opowiada jakieś dziwne rzeczy. Że to jest przecież niemożliwe. Musimy pamiętać o tym, że Dolina Jordanu, gdzie mieściły się te miasta Sodoma, Gomora i okoliczne miejscowości, to było coś pięknego. Kiedy Abraham z Lotem się rozstawali, to Abraham powiedział do Lota, słuchaj, mamy już tyle tego dobytku, że nie mieści nas ta ziemia, rozejdźmy się. Wybierz sobie, jak ty pójdziesz w prawo, to ja pójdę w lewo, ty pójdziesz na północ, to ja pójdę na południe, zdecyduj i ja odejdę od ciebie. I wtedy Lot podniósł swoje oczy i zobaczył Dolinę Jordanu. I jest napisane, że to było jak ogród Pana. Że to było coś pięknego, zielone, wspaniałe pastwiska, wspaniałe miejsce, gdzie można było się rozwijać. Jest napisane, że Lot rozbijał swoje namioty w pobliżu Sodomy, a 19 rozdział, pamiętamy jak się zaczyna? Lot siedzi w bramie Sodomy. Wiecie, on tam był kimś w tej Sodomie, bo w bramie miasta nie zasiadał byle kto. Starsi miasta zasiadali w bramie Sodomy. To ma nam coś do powiedzenia. W dzisiejszych czasach są ludzie wierzący, którzy chcą zasiadać w bramie miasta i naprawiać ten świat. I mówię, jak my pójdziemy rządzić, to my to wszystko uzdrowimy i całą tą sytuację naprawimy.
Tego się nie da zrobić. Tak jak powiedziałem, jedyne, do czego jesteśmy powołani, to to, żeby powiedzieć ludziom o zbawieniu i o sądzie. I niczego nie zmienimy. Lot siedział w bramie miasta i czy on coś naprawił? Czy jemu udało się kogoś z tego miasta wyrwać? Nie. Bo tego się nie da zrobić. Ten świat, Słowo Boże mówi, pogrążony jest w złym. I coraz bardziej się pogrąża. Aniołowie mówili, chrońcie się, ale ona nie wierzyła. Niewiara i nieposłuszeństwo idą w parze i w dzisiejszych czasach mamy bardzo wiele analogii. Dzisiaj nieposłuszeństwo jest na każdym kroku. Dzisiaj dzieci nie są posłuszne rodzicom. Dzisiaj pracownicy nie są posłuszni pracodawcom. Dzisiaj ludzie nie są generalnie posłuszni władzy. A co mówi Słowo Boże na ten temat? Nigdzie Słowo Boże nie zachęca do robienia powstania, do rozrobienia rozruchów i do zrzucania z siebie jarzma. O zrzucaniu jarzma mówi drugi psalm. Ale ten psalm mówi o tym, że burzą się narody i ludy myślą o próżnych rzeczach i wiecie co mówią? Mówią, zrzućmy z siebie jarzmo Boże. Zrzućmy z siebie te ich pęta. Wyzwólmy się. I dzisiaj, kiedy słuchamy wiadomości, czy oglądamy wiadomości, to mamy dokładnie te same hasła. Wyzwólmy się. Bądźmy wolni. Róbmy, co będziemy chcieli. Ale wiecie, jak to się kończy? To się kończy sądem. Kiedy ludzie zaczęli budować wieżę Babel, bo powiedzieli, będziemy robić, co chcemy i będziemy równi Bogu, to Pan Bóg zesłał na nich sąd. I w dzisiejszych czasach jest to samo. Ludzie robią, co chcą. Ludzie nie są posłuszni Bożemu Słowu. A to jest bardzo wielki grzech. I tak jak powiedziałem, aby być w tym królestwie, aby być w tej Bożej rodzinie, trzeba się do niej narodzić. Żona Lota, pomimo tego, że była tak bardzo blisko, nie była członkiem faktycznym tej rodziny. Są ludzie, którzy przychodzą do zboru, którzy śpiewają, którzy modlą się, którzy żyją tak jak ten zbór, ale nie są nawróceni. I to im nic nie pomoże. Bo to nie daje zbawienia. Dzisiaj czytaliśmy fragment z listu Jana. W jaki sposób mamy zbawienie? Kto daje nam życie? Zasada Boża jest bardzo prosta. Tu nie ma kombinacji. Tutaj, tak jak powiedziałem, nie ma, tak jak przeczytałem, nie ma filozofowania. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia. I to jest proste. I każdy musi dokonać wyboru. Jeżeli mam syna, mam życie. I z tego się cieszę. Ale jeżeli mam syna, to ten syn działa w moim życiu. On zmienia moje życie. Moje życie jest godne Ewangelii Chrystusowej, tak jak napisał apostoł Paweł w swoim liście. W tym 16 wierszu, w 19 rozdziale czytamy, lecz gdy się oni ociągali, owi mężowie wzięli ich za rękę, tą żonę, jego, bo jest napisane, bo Pan chciał go oszczędzić i wyprowadzili go poza miasto. Wielu ludzi w dzisiejszych czasach Pan chce oszczędzić. I dlatego jest napisane, że Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnic, ale czeka na tych, którzy jeszcze mogą się nawrócić. Ale nastanie taki dzień, w którym nie będzie już możliwości, żeby ktoś się nawrócił. W sensie, że Pan Bóg będzie już wiedział, że nikt się nie nawróci. Pan Bóg doskonale wiedział, że w Sodomie już nikt się nie poprawi. Już nikt nie będzie lepszy. I wtedy przychodzi Boży sąd. I nadejdzie taki dzień, kiedy Pan Bóg to rozważy i powie, koniec. Już z tego nie da się nic uzyskać. Nikogo już nie da się więcej uratować. Powiedziałem, że ta kobieta, ona się odwróciła. Ona zwracała swoje oczy na piękno tej ziemi. To mówiłem, że ta ziemia jest piękna, to jest 13 rozdział, 10 wiersz.
Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. Piękna ziemia, wspaniałe miejsce do życia. To mi się kojarzy z miłością świata i z miłością tego, co ziemskie, przemijające. I to, co ziemskie i co przemijające, zamknęło drogę zbawienia, drogę ratunku tej kobiecie. Pożądliwość oczu. Wiemy, że ten świat oparty jest na trzech filarach, które nazywają się pożądaniem. Jan o tym nam pisze w drugim rozdziale, w pierwszym liście, w drugim rozdziale, w 16 wierszu. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Pożądliwość oczu. To jest to, co zgubiło tą kobietę. Bo jej się podobała ta ziemia. I ona tam chciała mieszkać. I ona zwracała swoje oczy właśnie w tamtym kierunku. I ta pożądliwość oczu prowadzi do grzechu. Dzisiaj mamy cywilizację oglądania. Wszyscy coś oglądają. Gdziekolwiek byśmy się nie obrócili, każdy coś ogląda. Idą po chodniku, oglądają. Siedzą w domu, oglądają. Siedzą w pracy, oglądają. Wszędzie każdy ktoś coś ogląda. Cywilizacja oglądania. Ale nie ma czasu na życie. Ludzie żyją cudzym życiem. Ludzie zajmują się tym, co ktoś powiedział, tym, co ktoś napisał, tym, co ktoś zrobił, ale nie zajmują się własnym życiem. Nie zajmują się tym, co dotyczy ich. Dzisiaj chrześcijanie również spędzają wiele czasu na oglądaniu. Kiedyś słyszałem, że średnio młody człowiek spędza 4,5 godziny w internecie, oglądając różne rzeczy. Niekoniecznie dobre. Ja nie mówię, że internet to jest samo zło. Nie, w skrajności nie wpadajmy. Ale trzeba mieć rozeznanie. Wiecie, ile godzin czyta się Nowy Testament? Nikt nie przeczytał. 20 godzin. Jak ktoś pomału czyta, to 21 powiedzmy. Jak ktoś szybciej czyta, to 18. Czyli w miesiącu, jeżeli ktoś się spręży, przeczyta dwa razy Nowy Testament. Jeżeli czyta tylko godzinkę dziennie. Ale ludzie nie czytają. Wiecie dlaczego? Bo są zajęci oglądaniem. Bo nie mają czasu. Nie mogą znaleźć chwilę na to, żeby przeczytać Boże Słowo. A Boże Słowo jest naszym pokarmem. Jeżeli nim się nie karmimy, to nasza dusza staje się coraz słabsza. I tak jak powiedziałem, diabeł postawił na pożądliwość. 10. przykazanie to jest podsumowanie wszystkich poprzednich przykazań. Bo wszystkie poprzednie przykazania w jakiś sposób związane są z pożądliwością. W jakiś sposób mówią o tym, że możemy czegoś pożądać i w ten sposób zgrzeszymy. I 10. przykazanie to podsumowuje. I kiedyś padło takie słynne pytanie, zadał je prorok Eliasz. Jak długo będziecie kuleć na obie nogi? Tam jest w starszym tłumaczeniu napisanie chramać. Wiecie, jak ktoś jest kulawy na jedną nogę, to jeszcze jakoś pójdzie, ale na dwie nogi to już bardzo ciężko. A ludzie w Izraelu kiedyś właśnie tak postępowali, ponieważ szerzyło się bałwochwalstwo, kult Bala. Pamiętamy te wydarzenia, które miały miejsce za życia Eliasza, kiedy on pozbył się tych proroków Baala i był ścigany przez królową. Jak długo będziecie chramać? Dzisiejsze chrześcijaństwo również tak wygląda. Z jednej strony mamy zbawienie, które jest wspaniałe, które rysuje przed nami wspaniałą przyszłość, wspaniałe obietnice, a z drugiej strony mamy piękną ziemię, wspaniałą Sodomę. Jaka szkoda tego miasta, tego pięknego ogrodu, tego pięknego domu, mojego nowego samochodu. Gdzie ludzie przywiązują wagę dzisiaj do rzeczy, które ich wiążą z tym światem i nie pozwalają im iść naprzód. Jest wielu ludzi, którzy wierzą w Biblii, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa i wierzą w powtórne Jego przyjście, ale mogą tu zostać. I nigdy nie wyjdą z Sodomy.
ponieważ będą związani tutaj na ziemi tymi rzeczami, które ich tutaj wiążą. Jeżeli chodzi o sąd nad Sodomą, to nie było tak, wiecie, że Pan Bóg pewnego dnia się ocknął i powiedział, a zniszczę sobie dzisiaj Sodomę. Nie, nie, to nie, tak to nie wyglądało. Pan Bóg Sodomie dał ponad 400 lat na to, żeby się nawróciła. Ponad 400 lat ci ludzie mieli na to, żeby poznać Boga. Pan Bóg sprowadził do ziemi, tej ziemi, gdzie była Sodoma, człowieka z Ur Chaldejskiego. To był bogobojny człowiek. On nazywał się Abraham. Jego jedynego znamy z Ur, z imienia. Wszyscy, którzy tam zostali, zginęli. Nie ma o nim śladu, o nich śladu. O Abrahamie jest kilka rozdziałów w pierwszej księdze Mojżeszowej i wiele wspomnień w innych częściach Biblii. Dał tym narodom 4 wieki i zapowiedział, że po tym okresie przyjdzie naród, który wykona sąd. I te ludy, które tam żyły, nie przyjęły tego świadectwa. Te ludy, tam, które tam żyły, nie poznały się na tym, co się wydarzy. Czytamy o tym w 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w 13 wierszu. Pan Bóg mówi do Abrahama tak. Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami. I będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero 4. pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Pan Bóg dał temu ludowi czas. Wiecie, w jaki sposób ludzie, którzy żyli za czasów Abrahama, nazywali Abrahama? Mieszkańcy Kanaanu, kiedy spotkali Abrahama, to mówili o nim, że on jest księciem Bożym. Kiedy on chciał kupić grób dla swojej żony Sary, to oni mu powiedzieli, bierz co chcesz. Bierz, który ci się podoba. My ci to dajemy. Oczywiście on to kupił na własność. I kilka razy jest potem podkreślone, że to była jego własność. Oni byli nim zachwyceni. Im się bardzo podobało to, że on był Bożym mężem i to, jak on żył. Ale to im nic nie pomogło. Oni nie zmienili swojego życia. Wiecie, my możemy się zachwycać, że ktoś żyje bogobojnie. Możemy czytać historię ludzi, którzy żyli bogobojnie, którzy byli wielkimi ewangelistami czy misjonarzami. I nam to nic nie pomoże, ponieważ my musimy zmienić swoje życie. I naród izraelski był wielką karą i wielkim sądem dla tych narodów. Pan Bóg przez naród izraelski wytępił te narody z powierzchni ziemi. Sodoma została, miała czas na to, żeby pokutować, miała czas na to, żeby się nawrócić, ale kiedy przyszedł dzień sądu, to bardzo szybko została zniszczona. Wstawał piękny dzień, zaczynało świecić słońce, ludzie zaczynali się budzić, zaczynali swój nowy dzień, zaczynali plany, co będą robić, może jak będą grzeszyć w tym dzisiejszym dniu, bo wiemy, że Sodoma to było miasto bardzo grzeszne. Planowali jakieś swoje zajęcia, ale nie brali pod uwagę tego, że z tego miasta wyszedł ostatni sprawiedliwy. Ostatni człowiek, którego Pan Bóg chciał uratować. Wyszedł Lot. I za parę minut już tego miasta nie było, ponieważ Boży sąd spadł na to miasto. Pan Bóg odwleka sąd. Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, tak jest napisane w Słowie Bożym. Ale kiedy grzesznik ustawicznie trwa przy swoim grzechu, to Pan Bóg zsyła sąd. I o takich sądach czytamy nie tylko w Starym Testamencie. W Dziejach Apostolskich czytamy o Herodzie. Pamiętamy te wydarzenia, kiedy Herod zasiadł na swoim tronie i wygłosił mowę. To jest 12 rozdział Dziejów Apostolskich. I wszyscy wołali, Boży to głos, a nie ludzki. I Herod wtedy nie oddał Bogu chwały i Pan Bóg go natychmiast osądził.
natychmiast na niego spadł Boży sąd. W księdze Daniela w 5 rozdziale w 30 wierszu czytamy: tej samej nocy zabito Baltazara. Tej samej nocy, kiedy wyrok Boży na ścianie został wypisany. Pan Bóg czeka łaskawie. Pan Bóg daje czas na pokutę, ale po tym, kiedy nadchodzi sąd, już nie ma odwrotu. Nie można już tego odwołać. Już czasu nie było. Kiedy naród izraelski miał wyjść z Egiptu, to wieczorem zabito baranka paschalnego, a w nocy przyszedł sąd. I wszyscy, którzy nie schowali się za krwią baranka, podlegali sądowi. I czytamy, że w Egipcie zapanował wielki płacz, ponieważ wszędzie byli martwi ludzie. Potem już nie da się zmienić Bożego wyroku. On zostaje wydany i wykonany, bo Pan Bóg jest zdecydowany. Czytamy o Ananiaszu i Safirze w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich. Pamiętamy te wydarzenia. Kiedy został wydany sąd i wyrok, to nie było już odwołania. Jeszcze do końca Piotr nie wypowiedział tych słów, a już umarł Ananiasz i potem Safira. Boży wyrok jest nieodwołalny. Pan Bóg daje możliwość nawrócenia, Pan Bóg daje możliwość ratunku. Czasami tak jak żonę Lota, wyciąga na siłę, ale kiedy człowiek notorycznie odwraca się od niego, to Pan Bóg już nie ma innej możliwości. Dzisiaj jest podobnie jak w Sodomie. Dojrzewa czas tego Bożego sądu. Dojrzewa czas Bożej kary. Ten świat podąża ku złu i największą tragedią w dzisiejszym czasie dla wierzących ludzi jest to, że bardzo wielu wierzących ludzi upodabnia się do tego świata. Im się w tym świecie podoba. Próbują żyć jak ten świat. Próbują dostosować się. Próbują zasymilować się z tym światem. Ale Pan Bóg mówi bardzo wyraźnie. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 17 wiersz. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja was przyjmę. To jest wielkie ostrzeżenie. To jest wielka zachęta. Tak jak Lot, nie miejmy nic wspólnego z tym, co działo się w Sodomie. Dlaczego mamy wspominać żonę Lota? Jezus tutaj w pewnym momencie mówi, wspomnijcie żonę Lota. Tak ni w 5, ni w 9 mogłoby się wydawać, ale to ma sens. Zobaczmy, co mówi Pan Jezus w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 62 wierszu. 9 rozdział Ewangelii Łukasza, 62 wiersz. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Żaden. Jak wielu jest ludzi w zborach, którzy dobrze zaczęli, którzy złapali, że tak powiem, ten pług, stoją. I patrzą, co jest z tyłu. Patrzą, co jest w tym świecie. Ja to już kiedyś mówiłem. Kiedyś słyszałem takie świadectwo człowieka, który się nawrócił. I wiecie, on jak składał to świadectwo i opowiadał o tym, co było w jego życiu przed tym nawróceniem, to on z taką chlubą opowiadał, jakie to on życie prowadził. Jak on to grzeszył, co on to robił w tym swoim życiu. Wiecie, to nie jest powód do chluby, to jest powód do wstydu. To trzeba zapomnieć, od tego się trzeba odwrócić, trzeba iść do przodu. I dlatego Pan Jezus mówi: żaden, który się ogląda wstecz, nie może wejść do Królestwa Bożego. Z tym nie nadaje. Chrześcijaństwo to nie są deklaracje, ale chrześcijaństwo to jest życie. To jest życie życiem Chrystusowym. Dlatego chrześcijan nazwano chrześcijanami w ten sposób. Ponieważ widzieli ich i jak szli ulicą, to ludzie mówili: o, idą ci chrystusowcy, bo to właściwie tak się po naszemu powinno nazywać. Bo nam to chrześcijaństwo kojarzy się bardziej z chrztem. Ale nie każdy, kto jest ochrzczony, jest chrześcijaninem.
Chrześcijaninem jest ten, kto żyje życiem Chrystusowym. To jest społeczność z Bogiem i z ludźmi. I żaden, który się ogląda wstecz, tam się nie nadaje do tego królestwa. I to jest również wielka odpowiedzialność. Kiedy schodzimy się na zgromadzenie, kiedy schodzimy się, aby wspólnie się modlić, aby wspólnie czytać Boże Słowo, aby wspólnie się nim karmić, to jest to również wielka odpowiedzialność dla tych, którzy to Słowo przekazują. I musimy zdawać sobie z tego sprawę. Wiecie, to nie jest tak, że ludzie przychodzą, bo zgromadzenie to jest uczta. Ludzie przychodzą się najeść, żeby na cały ten tydzień, który jest przed nimi, przynajmniej im wystarczyło. Oczywiście muszą się jeszcze karmić w domu Bożym Słowem, ale to, co słyszą, to jest po to, żeby się tym nakarmili, żeby się tym zbudowali. Jest wiele takich społeczności, gdzie nie głosi się Słowa Bożego. Jeżeli to się przeczyta jakiś krótki fragment, a potem opowiada się różne niestworzone historie o tym, co się wydarzyło, co się może wydarzyć, o tym, co mu się śniło, o tym, co jego żona zrobiła i o tym, gdzie jego dzieci były, ale nie ma tam Słowa Bożego. Czy to wygląda mniej więcej tak, abyśmy zaprosili sobie ludzi na obiad i przyprawili surowe kartofle, surowe mięso, jarzyny nieobrane i powiedzieli: jedzcie. To nie ma sensu. Dlatego, kiedy zgromadzamy się, to musimy się karmić. Musimy wzrastać w tym Bożym Słowie. Tak czasami wyglądają niektóre społeczności. Przyłożyli rękę do pługa i patrzą do tyłu, patrzą wstecz. A ludzie wychodzą głodni, nienakarmieni. I są tacy chudziutcy duchowo. A to nie o to chodzi. Tak było z żoną Lota. Żaden, który się odwraca do tyłu. A tak było z żoną Lota. Ona miała wielkie przywileje. Ona widziała aniołów. Ona gościła ich w swoim domu. Ona weszła do znakomitej rodziny. Miała wspaniałego męża, który był sprawiedliwy. I ona nie należała do tego królestwa. I nie mogła należeć. Ponieważ ją ciągnęło do tego, co było w tym świecie. Ją ciągnęło do Sodomy. Bo miała do załatwienia jeszcze może jakieś sprawy. A tutaj ją wyciągają. Taka kiedyś mała broszurka była, teraz nie mam czasu. Nie wiem, może starsi ludzie pamiętają, dawno tego nie widziałem. Ona się zaczyna od tego, że jak rodzi się dziecko, to nie zawracają mu głowy Słowem Bożym, bo on jest jeszcze taki malutki. A teraz chodzi do szkoły, to nie zawracajmy mu głowy, bo on się musi uczyć. A teraz jest na studiach, to nie zawracajmy mu głowy, bo on musi zdać egzaminy i zdobyć tytuły. A teraz, kiedy pracuje, to on nie ma czasu, bo on musi robić karierę. Wiecie, potem leży taki pomarszczony, biedny i nieprzytomny w tym łóżku i on nie ma już możliwości, bo on już nie kontaktuje. Teraz nie mam czasu. Ludzie tak mówią i ludzie odkładają na później. Biblia mówi nam, że dzisiaj to jest ten najważniejszy dzień w naszym życiu. Nie później. Nie kiedy będę miał czas. Nie na emeryturze. Emeryci mają najmniej czasu. Jak jesteś na emeryturze, to nie masz czasu. I to jest potwierdzone, wszyscy emeryci mi to mówią i znam wielu i to jest prawda. Emeryci nie mają czasu, więc jeżeli nie jesteś na emeryturze, to masz kupę czasu i możesz skorzystać z tego. Bo jak będziesz na emeryturze, to nie będziesz miał czasu i nie będziesz mógł skorzystać. I przyjdzie taki dzień, kiedy nie będziesz już mógł skorzystać z tego, co Pan Bóg ci oferuje. Jest napisane w liście do Hebrajczyków wielkie ostrzeżenie w 6 rozdziale, w 4 do 6 wiersza. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Tu nie jest powiedziane o ludziach zbawionych. Tu nie jest powiedziane o ludziach, którzy się nawrócili, którzy mają nowe życie, którzy się narodzili na nowo. Tu jest powiedziane o ludziach, którzy zakosztowali, którzy zobaczyli, że jest dobre. Pan Jezus dał taki przykład, że kiedy z serca ludzkiego zostaje wygoniony ten zły demon, ten zły duch,
i to serce zostaje wyczyszczone i przyozdobione, to jeżeli tam nie zamieszka Pan Jezus, to musi tam zamieszkać kto inny. I wiecie, kto tam zamieszka? Ten duch wraca, ale on jeszcze bierze ze sobą kumpli, kompanów. I Pan Jezus mówi, stan takiego człowieka jest gorszy niż poprzedni. Nie da się już go naprawić. Ponieważ on rezygnuje z mocy Ducha Świętego, a tylko Duch Święty może go przekonać o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Bo to Duch Święty przekonuje nas o tym. Jest wielu ludzi, którzy zostali oświeceni, poznali drogę Pana i nie idą do przodu, ale patrzą się wstecz. I jest niemożliwe dla tych ludzi, tak jak było dla aniołów, niemożliwe uratować żonę Lota, bo ona nie chciała. Ona wolała się wrócić, ona wolała iść do tyłu. Tak jak powiedziałem, kiedy zięciowie Lota usłyszeli tą wiadomość o zniszczeniu Sodomy, to oni również się z tego śmiali. I oni nie wyszli. I oni podlegali temu sądowi. Chociaż byli bardzo blisko tej rodziny. I Piotr również ostrzega nas w drugim swoim liście bardzo mocno. Jeśli bowiem, drugi list Piotra, drugi rozdział, 20 i 21 wiersz. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudu świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzednio. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. To nie jest koniec tego rozdziału. Kto tam chce, to może sobie doczytać. Co się dzieje z takimi ludźmi? Jak oni potem wyglądają w Bożych oczach? I tak jak powiedziałem, wielką tragedią jest to, że ludzie wierzący wracają. Że ludzie wierzący chcą z powrotem być w tym świecie. Chcą z powrotem znaczyć coś w tym świecie. Chcą z powrotem oddziaływać na ten świat. Oni mówią jak ten świat, żyją jak ten świat, jedzą jak ten świat, piją jak ten świat. I zginą jak ten świat, ponieważ nie ma dla nich ratunku. I to jest przerażające, ale taka jest Boża prawda. Tak mówi nam Słowo Boże, a Słowo Boże się nigdy nie myli. Pan Jezus troszkę wcześniej, gdybyśmy czytali, to rozmawiał z faryzeuszami na temat Królestwa Bożego. Faryzeusze nigdy się nie nawrócili na nowo. Oni się nigdy nie narodzili na nowo. Ale oni byli bardzo religijni. Pan Jezus nawet wytykał im tą przesadną religijność. To pokazywanie i obnoszenie się z tą ich religijnością. Ale to im niczego nic nie pomogło. To im do niczego nie posłużyło. Oni w swoich oczach tylko byli dobrzy. Oni w swoich oczach byli wielcy. Żona Lota bardziej umiłowała dobra Sodomy niż ratunek i życie. I w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w 22 wierszu, apostoł Paweł pisze tak. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Cały ten fragment, 10, 11 rozdział, zmierza do tego, w jaki sposób powinno się obchodzić pamiątkę łamania chleba. To, co wydarzyło się przed śmiercią Pana Jezusa. I Koryntianie nie postępowali prawidłowo. Oni nie przestrzegali tych zasad łamania chleba. I apostoł Paweł musiał ich napomnieć. Chcemy Pana pobudzać do gniewu? Jakie mamy szanse wygrać z Bogiem? W liście do Hebrajczyków są pytania. I w liście do Hebrajczyków również jest powiedziane, że Pan Bóg jest ogniem trawiącym. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Jeżeli wpadniemy w te ręce jako ci, którzy podlegają sądowi, to marny jest nasz koniec. Jeżeli go pobudzamy do gniewu, bo nie jesteśmy mocniejsi od niego.
I w dzisiejszym świecie dzieje się bardzo podobnie. W chrześcijańskim świecie, tak zwanym chrześcijańskim świecie, dzieje się bardzo podobnie. Ludzie karmią się przez całe tygodnie różnymi świeckimi rzeczami, a potem idą i robią łamanie chleba. To nie jest prawidłowa postawa. To nie jest prawidłowa. Czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Wiemy, że w dzisiejszych czasach ludzie wiedzą doskonale, co się dzieje, znają najnowsze plotki, ale na przykład nie wiedzą, o czym mówi trzeci rozdział Ewangelii Jana. Jak im każemy szukać 19 rozdziału listu do Rzymian, to będą szukać Biblii. Tak się dzieje. Takie jest dzisiejsze chrześcijaństwo. I dlatego jest pytanie, czy Pan Jezus, jak przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi? Ponieważ bardzo niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, co czeka tą ziemię i zdaje sobie sprawę z tego, że nadejdzie sąd. Dlatego mamy to wielkie ostrzeżenie. Patrzcie na żonę Lota. Jeżeli nam to dzisiaj nie pomoże, to już nam nie pomoże. Jeżeli nie wyciągniemy wniosków z tego, co mówi nam Słowo Boże, to w dniu, kiedy nadejdzie sąd, będziemy bez ratunku. Ale jeżeli pójdziemy Bożą drogą, jeżeli skorzystamy ze zbawienia, które przygotowuje nam Pan Jezus, to jest napisane, że On nas chroni przed sądem. Nie staniemy przed sądem. Nie będziemy osądzeni. Bo za nas został osądzony On. I kiedy z tego skorzystamy, to będziemy mieli wspaniałe Boże zbawienie. W liście do Rzymian w 2:4 apostoł Paweł mówi tak, albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Wiecie, dzisiaj jest bardzo dużo lekceważenia w świecie. Wszystko się lekceważy. Nie ma autorytetów, wszystko lekceważymy, ale najgorzej, jeżeli zaczynamy lekceważyć Biblię. Jeżeli zaczynamy lekceważyć Boga. Jeżeli zaczynamy lekceważyć Jego Słowo. I Jego dobroć. Bo Boża dobroć prowadzi nas do upamiętania. On pobłaża do pewnego czasu. Ale wszystko do czasu. Potem przyjdzie sąd. I niech nam się nie wydaje, że w jakiś sposób się wymigamy. Nie da się wymigać. Pamiętamy tą przypowieść Pana Jezusa o człowieku, który znalazł się na uczcie nieubrany odpowiednio. Król przychodzi do niego ten król i pyta się, przyjacielu, jak tu wszedłeś? Nie jesteś przygotowany. I co on mu odpowiedział? To pamięta? Jest napisane, że on oniemiał. On nie miał nic na swoje usprawiedliwienie, ponieważ on zobaczył, że całe jego życie było grzeszne i że on właściwie nie może niczym się usprawiedliwić. I w dzisiejszych czasach żyją ludzie, którzy nam mówią, ja jak stanę przed Bogiem, to ja mu tam wygarnę, ja mu wtedy wszystko powiem, co o nim myślę. Nic mu nie powiesz. Bo kiedy staniesz przed Bogiem, to zobaczysz, jak jesteś marny i że twoje życie w ogóle nie miało sensu i że nie masz nic na swoje usprawiedliwienie. I to wszystko, co chciałeś powiedzieć, to właściwie zwraca się przeciwko tobie. Jest taka formułka. Możesz zachować milczenie, bo wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie. I wtedy tak będzie. Zobaczymy, jacy jesteśmy i zobaczymy, że nie możemy się z niczego wytłumaczyć przed Bogiem. Ale musimy zdawać sobie jeszcze z jednej rzeczy sprawę. Żyjemy w Sodomie. To już powiedzieliśmy sobie. Sodoma nas otacza. I ta Sodoma, wiecie, chce przenikać do naszych domów. Pamiętamy wydarzenia, które miały miejsce w domu Lota? Oni się wszyscy zebrali wokoło tego domu i chcieli tam wejść. Dzisiaj dzieje się dokładnie to samo. Sodoma zbiera się wokół naszych domów i chce do naszych domów się dostać. I wiecie, w wielu wierzących domach te okna i drzwi są szeroko otwarte. Kiedy przyszli do domu Lota, to on zamknął wszystkie wejścia, zamknął drzwi, zaryglował i nie wpuszczał. Ale w dzisiejszych czasach wierzący ludzie wpuszczają Sodomę do swoich domów. To się dzieje dzisiaj.
Pomimo tego, że Lot był sprawiedliwy, Sodoma zniszczyła jego dom. Sodoma zniszczyła jego rodzinę. Sodoma spowodowała, że ta rodzina już nigdy nie była szczęśliwa. Jemu wydawało się, że jak jest sprawiedliwy, to uchroni swoją rodzinę. Ale każdy musi siebie również chronić sam. I tak się nie stało. I skutki tego posiewu Sodomy odebrał po wyjściu. Wiemy, w jaki sposób urodzili się jego wnukowie, synowie. Wiecie, jakie było podejście córek Lota? Zróbmy tak, jak się robi w tym kraju. Zróbmy tak, jak się robi w tej ziemi. Takie było ich podejście. I tak zrobiły. I urodziła się dwójka dzieci. Wiecie, co jest powiedziane o tych narodach, które powstały z tych dzieci? Że nie wolno im wejść do świątyni. Nie mają wstępu do przybytku. Oczywiście Pan Bóg jest łaskawy. I kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że potomkowie tych wnuków, dzieci Lota znaleźli się również w rodowodzie Pana Jezusa. Moabitka, Rut na przykład. Ale nie chodzi o to, żeby czekać na wyjątki. Musimy starać się o to, aby w naszym domu wszystko było ukierunkowane na Pana Jezusa. Aby nasze dzieci były kierunkowane na Pana Jezusa, bo jeżeli tak nie będzie, to pójdą do Sodomy. Bóg nas ostrzega. Wspomnijcie na żonę Lota. Mamy wielkie przywileje. Mamy Boże Słowo. Mamy ludzi, którzy nam to Słowo zwiastują. Możemy je bez przeszkód czytać. Możemy się bez przeszkód zgromadzać. Jeżeli czegoś nie wiemy, możemy się bez przeszkód kogoś zapytać. Mamy wielkie przywileje. Mamy wielkie zbawienie przygotowane nam przez Boga. Ale jest pytanie w liście do Hebrajczyków w 2:3. To jakże ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Jak ujdziemy cało? To zbawienie było zwiastowane najpierw przez Pana, a potem przez tych, którzy słuchali. Jakże uciekniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? Mamy wielką możliwość. Uchwyćmy się tego Bożego Słowa, uchwyćmy się Bożych obietnic i patrzmy we właściwym kierunku. Tak jak na początku powiedziałem, kiedy Piotr przestał patrzeć na Pana Jezusa, to w jego życiu zaczęło się robić źle. Zaczął tonąć. Kiedy patrzymy na Pana Jezusa, idziemy. Kiedy się rozglądamy wokoło, możemy zginąć. I dlatego również w liście do Hebrajczyków w 12 jest takie słowo w 1 i 2. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Mamy wielki obłok świadków. Jest wielu mężów Bożych opisanych w Bożym Słowie. 11 listu do Hebrajczyków to jest cała lista ludzi, którzy zaufali Bogu. Ale mamy patrzeć na kogo? Na Jezusa. Na Jezusa, który jest sprawcą naszego zbawienia. Który wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Jest wiele ciężarów w naszym życiu. Nie wszystko, co w naszym życiu jest, jest grzechem, co jest niedobre albo niepoprawne. Ale są ciężary, które nas gniotą, które nas zatrzymują. Tutaj jest powiedziane o wyścigu. Wytrwale w wyścigu. Nie widziałem nigdy, żeby ktoś w wyścigu brał tobołek na plecy i biegał, albo plecak. Tego się nie robi. Wszystko, co nas obciąża, kiedy bierzemy udział w wyścigu, odrzucamy od siebie, zostawiamy. I do tego zachęca nas ten list do Hebrajczyków i również apostoł Paweł w liście do Filipian. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Złóżmy wszystko na Pana Jezusa. Patrzmy na Niego,
a będziemy odbiorcami wspaniałego Bożego błogosławieństwa. Amen.